Dobry, witam Was w nowym vlogtoberze, już się z Wami witałam, ale stwierdziłam, że nie będę kolejny raz się z Wami witać taka nieogarnięta, więc się najpierw ogarnęłam i dopiero się przywitałam. Patrzcie, jacy jesteśmy piękni. Napatrzcie się, nie zdarza się to aż tak często. Więc witam Was. Po prostu kamerujesz w dokumentach. No właśnie. Szkoda, że teraz jest vlogtober i codziennie były złe momenty. No dobra, ale witam Was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. My właśnie jedziemy szukać prezentów. W galerii, bo tutaj szukamy jakiegoś prezentu. Tak Dominik wymyślił to dla jego brata, więc niech będzie. No czekaj, czekamy na tatę jeszcze może, co? Czy idziemy od razu? A ja muszę nosić Aśkę rower od razu. Już wybrany, a teraz idziemy się przejść, bo jest tak pięknie. Ja w tej skórze to się po prostu gotuje. Serio, bo jest gorąco. No, więc idziemy się przejść. Klarcia śpi sobie w wózeczku, Domin idzie tam z Jaśkiem, a my pokorzystamy trochę z tej pogody. Wróciliśmy do domku. Teraz Domin robi szybki obiad. Klarcia mu tutaj pomaga w rozkładaniu. Teraz Wam pokażę zresztą. No i muszę się zbierać, bo mam włosy właśnie. Pojedziemy na te urodziny brata Dominika. Nie, Klara pomaga Dominikowi, rozpakowuje. Domin, nie wchodź mi w kadr. Golasie. To już się nie mogę pod spodnie swoje poruszać? No nie możesz. Spodnie. To ubierz w koszulkę. Nie. Ja się czuję komfortowo. Taki typowo polski obiad. Sałatka kolesław z Thermomixa, do tego ziemniaki i kotlet. Idealnie. Co kochania, idziemy papa na urodzinki? Tak. Nie mam. Nie wiesz? Kto tam jest? Klara i mama. Tak. Tata! Tata! No dobrze, wszyscy jesteśmy, tak. Chodź, idziemy. Idziemy do tata. Idziemy, papa. Luluję cię. Lulu. Mamo? Tak. Wróciliśmy do domu z urodzin. Ściągnąłem buty i was postawione. Szafce, no muszę się trochę schylać. Domin, znowu jesteś goły. Może ty masz jakąś manię do zajanego lasa? No może, no przecież Pan Bóg taki mnie nas stworzył, tak? Dobra, okej. Okay. Ale się nie gacie. Nie pokazuj się. No, no, ja, ja.
Dzisiaj taki zalatany dzień, że nie wiem kiedy nagrywać. No, ale dzisiaj będzie super atrakcja. No więc słuchaj, bo mówię do ciebie. Będzie dzisiaj super atrakcja, bo w końcu wymijemy psa. Mieliśmy to zrobić po przyjeździe do domu, bo się wytarzał w czymś akurat w hodowli, ale był taki zestresowany, że nie chcieliśmy go już męczyć. Było też dosyć późno, więc stwierdziliśmy, dobra, kupimy go za jakiś czas. O, już minęło prawie 2 tygodnie, tak? Ile on już jest u nas? Prawie 2 tygodnie. No, 2 tygodnie minęło teraz w czwartek. Tak? My go we wtorek odbieraliśmy. Dobra, nieważne. 25 go odebraliśmy. Tak? Nie, 20... nie. 23 go odebraliśmy. Nieważne, dobra. Już nie wiem, kto jest. Nieważne. Dobra, mieliśmy go już w kąpa, nie wykąpaliśmy, więc będziemy kąpać go dzisiaj. Bo już tyle razy, ile on się wytarzał. No, to musimy tak, czy... do dzieci kąpać. Tak, no to jak dzieci będą spać, a dzisiaj dzieci mają szybko pójść spać, bo Klara tylko chwilę drzemkę miała, a ja się w ogóle nie spał. Ja się mówię. No, więc będziemy kąpać psa, a wy razem z nami. Jestem ciekawa, jak to... pójdzie. Dobra, Nie, i powiedz znowu. Ścisz telewizor, do ciebie nie można cicho mówić. Powiedziałam. Jak widać, jest już kolejny dzień i nie wykąpaliśmy psa. Dlatego, że byliśmy już tak zmęczeni, tak nam się nic nie chciało, jak dzieciaki poszły spać, że pies się wykąpał dzisiaj w kałuży, ale myślę, że jutro to już go trzeba wykąpać. I tak, takie szczeniaki, im mniej się kąpie, tym lepiej. Więc się tego trzymajmy. Ja chciałam po prostu już skończyć tego vloga i tyle już nie przeciągać. Wiem, że jest dosyć krótki, ale wiecie, przy nagrywaniu codziennych vlogtoperów to ciężko, żeby codziennie był długi materiał, a ostatnie vlogi były dosyć długie, więc... No, mam nadzieję, że mimo wszystko wam się taki króciutki vlog spodobał, że zostawicie komentarz. Pamiętajcie, że link macie w opisie do komentowania, że zostawicie subskrypcję i że będziecie wpadać tutaj częściej. Dziękuję wam bardzo kochani za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym vlogu jutro już. Pa.